Dzień dobry, cześć kochani, witam się z wami serdecznie. Zaczynam właśnie vloga z Juliankiem. Witam się z wami. Właściwie my dopiero co wstaliśmy. Ja zdążyłam umyć zęby, pora na toaleta, ubrać się. Julek jeszcze w piżamie, a moje i te drugie dwa chłopaki jeszcze śpią. Dzisiaj taki bardzo dobry dzionek się zapowiada, bo jest przepiękna pogoda. Ma być 25 stopni. Julek zdrowy, wszyscy zdrowi. Odpukać. O, Mikuś wstał. Także będzie fajny dzionek dzisiaj, rodzinny, leci bomba, widać brata, także spędzicie z nami ten dzień. Generalnie to są ulubione gry Julianka, jak tylko rano wstaje, to od razu biegnie do tych wklikiwanych układanek. Słuchajcie, jest ich tam kilka, jakieś wam pokazywałam we vlogu z rok temu, 2 lata temu kupiłam dla Mikusia, to on aż tak bardzo nie był zainteresowany jak Julek, bo to się tak wyklikuje, no i to jest dla niego najfajniejsza zabawa. Są jeszcze pory roku, które właśnie uwielbia, i zwierzątka do układania parami. I to jest nasza, słuchajcie, teraz ostatnia codzienna zabawa 50 razy dziennie. Dzisiaj nie mamy cateringu dietetycznego, więc sami robimy jedzonko i dzisiaj mamy jajecznicę ze szczypiorkiem i z pieczarkami, kanapeczka z szynką, serek kanapkowy, pomidorek, takie wiosenne śniadanko. Dobra, śniadanko zjedzone, było przepyszne, nawet dzieci coś podjadły. Ostatnio Julianek sobie tak upatrzył, żeby danie było na śniadanie, chociaż nigdy mu na śniadanie dania nie daje, danio, w sensie danio, wiecie, serek danio, wyciskany. I po prostu ryki, krzyki, i dopiero jak zje śniadanko, no to mu wtedy daje, ale wiecie, najpierw trzeba dojść do tego, żeby zjadł. Dobra, słuchajcie, sprzątam, pranie trzeba złożyć, no bo przecież codzienna rutyna. Kawkę sobie zalewam i idę się pomalować, bo dzisiaj będę nagrywać dla was film z Lumpa Hall, także na pewno już widzicie go na kanale. Już jest, także wrzucam wam tutaj kartę, bo naprawdę znalazłam bardzo piękne rzeczy w Lumpku za taką cenę, że śmiech na sali. No, także do robotki i idę się malować. Nagrać haul, zrobiłam sobie tylko taki tyci delikatniutki makijaż, aby tylko, bo dzisiaj planuję trenować i robić cały make-up, potem zmywać, co mi się za bardzo nie chce, ale fajny film wyszedł, fajne rzeczy. Okazało się, że jest kilka niewypałów, ale kilka perełeczek. I jeszcze niespodziewani goście na koniec, także będzie fajny vlog. Znaczy jest fajny, wy już go możecie oglądać, już wam kartę wrzucałam. A Maciuś się teraz ubiera, idzie na rower, ja siedzę w domu z dziećmi, potem jakby normalna rutyna, drzemka, trening i te sprawy, o ile będzie dziś drzemka, bo to wiecie, nie było ostatnio. A potem idziemy całą rodzinką na plac zabaw i będziemy się bawić i spędzać rodzinnie czas po prostu. Przygotowuję właśnie drugie śniadanko. Dzisiaj będzie banan, kiwi, rodzynki, orzechy nerkowca. Do tego dodam jogurt naturalny. I co? I aha. I złomac bez trochę syropu, słone karmel. I pyszne, deserowe, zdrowe drugie śniadanko. Maciuś pojechał na rower, chłopaki się wyszaleli trochę na balkonie. Teraz siedzą, muzyczkę mają, wyciskaczki jedzą. Ja właśnie przygotowuję to. Też sobie już mięsko do kurczaka, dzisiaj do kurczaka, mięso do kurczaka, mięso do obiadu kurczaka sobie przyprawiłam, już sobie dochodzi w lodówce w tych przyprawach. No i powolutku wszystko szykuję, potem Juleczek na drzemkę. Ja nie wiem, słuchajcie, ja aż się dzisiaj boję, czy on mi dziś zaśnie, bo ostatnie dni
widzieliście w ostatnim vlogu. No mam żartów nie było. Juleczek postanowił, że nie śpi, więc zobaczymy, co to będzie. No i nie mogę się doczekać, prawdę powiedziawszy, aż pójdziemy wszyscy na dwór, bo już tak dawno nie byliśmy całą rodzinką na dworzu. Tydzień temu u mojej siostry na dni dziecka, a potem na drugi dzień Juleczek już się całkiem rozchorował i tyle było z weekendu. No a dzisiaj jakieś mam takie fajne nastawienie, słuchajcie, też do diety, bo tak nie ukrywam, wczoraj jak był piątek, to miałam takie może chałwa, może winko, czoja, może coś tam, tym bardziej, że przecież nie ćwiczyłam, bo ta noga mnie bolała. Ale dzisiaj jednak trzymam się bardzo dobrze, sami widzicie, pyszne jedzonko, do tego będzie dziś trening, może potem wieczorem wpadnie bieganie, więc jestem twarda. Trzymam się, tym bardziej, że efekty są zadowalające, nawet jak dzisiaj nagrywałam tego hola z tymi ciuchami. Zaraz ci pomogę. No to tak, jestem zadowolona z efektów i muszę się tego trzymać po prostu. Trening zrobiony, słuchajcie. Nie jest źle, bo udało się uśpić Julianka. No gdyby się nie udało, to i tak bym zrobiła, to może by chwilę posiedział z dziećmi, ale wiecie, najważniejsze było tutaj co, z tą drzemką. No i udało się, chociaż nie ukrywam, że znacznie dłużej to trwa, bo jak zawsze usypiam w dużym pokoju i jak chcę go wynieść, to zawsze tam śpi jak zabity i go to w ogóle nie rusza, że go przenoszę. A ostatnio właśnie, te dwa dni, co myślałam, że już śpi, to oczy otworzył, tam już nie było spania, ale dzisiaj też wstają tam. Oczy otworzył, dobra, mówię, siadam jeszcze, będę go jeszcze bujać, no i zasnął w końcu. Dłużej to trwało, co prawda, znacznie dłużej, ale udało się, także jest dobrze. O stałej porze zasnął w miarę, więc jest nadzieja, że wróci wszystko do normy. Cieszę się, że udało mi się zrobić trening, a jeszcze bardziej cieszy mnie to, że robiłam przysiady, wykroki i kompletnie nie czuję tego wiązadła, tych wiązadeł, co mnie wczoraj bolały. Zobaczymy jeszcze, jak po treningu dzisiaj. Jeżeli mi nie będą boleć, no to może jeszcze uda mi się, że pójdę dziś biegać, chociaż mamy jeszcze dziś spacer. Także nie napalam się. Najważniejsze, że ten jeden trening dzisiaj jest zrobiony. Powiem wam, że jestem strasznie głodna, bo tak czekałam z drugim śniadaniem, żeby zjeść sobie po treningu. Także idę się umyć, idę zjeść sobie drugie śniadanie. No i chwilka luzu, mam nadzieję, chyba że Julek wstanie. A Mikuś nie poszedł dziś na drzemkę, zrobiliśmy mu taki dzień dziecka. Stwierdziliśmy, że w sumie on tak, widać po nim, że mało jest w domu, że on potrzebuje posiedzieć w domu, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy go kłaść na drzemkę. Ja chciał siedzieć, oglądać po cichutku. Sam tak mówię, że będzie siedział po cichutku, oglądał bajeczkę, bo Juleczek idzie spać, więc siedzi, ogląda bajeczkę po cichutku. No, więc też tak korzysta z tego weekendu, że jest z rodzicami w domu, a nie w przedszkolu. Dzisiaj zrobiłam taki obiadek po szanghajsku, kurczak po szanghajsku z makaronem ryżowym. Już kuchoni dla chłopców to samo, mam nadzieję, że będzie im smakować. No powiem wam, że obiadek był pyszny. Pierwszy raz robiłam i było przepyszne. Julianek trochę zjadł, Mikuś wcale, ostatecznie kończy na zupie pomidorowej. Ale Julianek spróbował, jadł mięsko i trochę makaronu ryżowego. No, robię sobie teraz kawkę i będziemy się zbierać na rodzinny spacerek. No, udało nam się wygrzebać. Rodzinka w komplecie, idziemy w czwórkę. Mikołaj na rowerze, Julianek tu pięknie za rączkę. Mąż przodem z ekwipunkiem w plecaku, ja też. Zabawki, pieluchą majku, soczki, przekąski, bananki, wyciskacze, herbatniki, pół domu i chusteczki nabliżone. No, także idziemy sobie powolutku na duży plac zabaw. Jest tak ciepło. Lato, po prostu lato. Nasze rodzinne spacery.
spacery to raczej bieg, a nie spacer. Bieg za Mikusiem, Maciuś biegnie z Julianem na barana, a ja za nimi. Więc naprawdę jest tempo na spacerkach. Wracamy właśnie ze spacerku, były lody, jedna gałeczka w ramach podwieczorku, także super się trzymam, potrafiłam odmówić więcej, nawet nie dojadłam po Julku. Była fontanna, był też plac zabaw, na którym za bardzo, tylko Julek trochę pochodził, Mikuś nie za bardzo chciał, bo chciał właśnie iść na lody wracać i bardzo przyjemnie nam spędził ten czas, leciał ten czas. Wracamy do domku kąpać dzieci, a ja cały czas jeszcze jestem w takim rozkroku, iść biegać czy nie iść biegać. Bo wiecie, no wracam po tym spacerze, to też jakbym chciała sobie zasiąść, ale pewnie za pół godziny stwierdzę, a poszłabym pobiegać, więc zobaczymy jak to będzie. Teraz już idziemy ziomeczków nakarmić zupą pomidorową, żeby zjedli porządnie i do kąpania. I teraz czas na moją kolacyjkę. Dwa wafle ryżowe na twaroszku z jogurtem naturalnym, ze szczypiorkiem, sól, pieprz. Nie, z zarzutkiem, tylko nie szczypiorkiem. I pomidorki na to. Odzywam się do was już w piżamie, wykąpana. Dzieci śpią. Mikuś padł, nie miał dziś drzemki, padł jak zabity. Julek, no też w miarę szybko. Całkiem w normie, przyzwoicie. I słuchajcie, nie poszłam już biegać, bo tutaj już działy się dantejskie sceny po powrocie. Dzieci głodne, zmęczone. I po prostu nie chciałam zostawiać Maciusia z tym wszystkim, to po prostu się wykąpałam, a już byłam głodna, no to zjadłam tą swoją kolację. No to już dziś sobie daruję, bardziej, że trening był, także spoko, myślę, że jutro pójdę pobiegać, taka myślę. I chciałam wam powiedzieć, słuchajcie, że jestem z siebie mega dumna, że buduję znowu tą silną wolę. Wytrzymałam, zjadłam tą jedną gałkę loda w ramach podwieczorku i naprawdę super. Ekstra się trzymam, zaparzyłam już sobie na wieczór swoją ulubioną herbatkę, tą cytrynową, co wam już pokazywałam nieraz we vlogu. I słuchajcie, muszę się pochwalić z wami jeszcze jedną rzeczą. Dzisiaj po raz pierwszy miałam na sobie spodnie, które kupiłam 2 lata temu. Na zasadzie, jakaś promocja fajna była, podobały mi się, kupiłam je na zasadzie na lepsze czasy, w sensie, że będę w nich chodzić jak schudna. I właśnie nadeszły te lepsze czasy. I dziś weszłam w te spodnie tak bez problemu, jeszcze miałam luz. I tak, już chodzę w tych spodniach. Tak jak ostatnio wam mówiłam, że chodzę w płaszczyk weszłam. No nie chodzę już w nim, bo lato ciepło, ale weszłam w niego, jeszcze miałam luz. Także słuchajcie, po ciuchach widać wielką różnicę. Myślę, że jak sobie obejrzycie też tego hola z lumpeksu, to też zobaczycie różnicę, bo tam się przybieram w różne ciuchy i widzicie całą sylwetkę. I jeszcze słuchajcie, co chciałam mówić. Coś chciałam wam jeszcze powiedzieć, ale zapomniałam. W każdym razie jestem z siebie bardzo, bardzo dumna, jestem z siebie bardzo zadowolona, trzymam się. No i co? Aha, już wiem, co chciałam wam powiedzieć, że ważę się za tydzień, teraz co 2 tygodnie, także ciekawa jestem, ale od razu mi się przypomina taki mem, że jeżeli budzisz się rano i czujesz, że schudłaś, to nie spieprz tego i nie wchodź na wagę. No właśnie, wiecie jak to jest. Myślę, że schudłam, wyjdę na wagę i znowu będzie dużo życiowy, także...
No, ale nie, myślę, że będzie dobrze. Dobra, kochani, ja już będę kończyć tego vloga. Tutaj mam parę spraw jeszcze swoich przy komputerze do ogarnięcia. Później usiądę z mężem i obejrzymy sobie razem serialek. I mam nadzieję, że dzisiejszy vlog podobał Wam się. Buziaczki, trzymajcie się i widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu.